Pomyślałem, że nakręcę ten odcinek o tym moim poranku, dlatego że niektórzy z Was są ciekawi, jak wygląda moje życie prywatne, a myślę, że jakiś tam rąbek można zdradzić. Także nic specjalnego generalnie, wygląda to tak normalnie, jak każdego. Jeszcze muszę przywiązać psa. Zawsze śpię ze mną w domu. Kiedy już wychodzę, to zostawiam go tutaj na dworzu. Dlatego, że świeże powietrze na pewno mu lepiej robi niż zamknięcie w domu, nie? Chodź, Eryk. Mój pies wabi się Eryk. Tu stoi moja fura. Wszystko pozamarzało, więc trzeba będzie to wszystko skrobać. Jak się tylko dostaniemy do środka, odpalamy go. Skrobaczka, jedziemy z koksem. Mam jeszcze taki fajny preparat w sprayu w atomizerze. Świetnie się sprawdza, ale dzisiaj aż takiego mrozu nie ma. Żeby go psikać, polecam taki mróz większy, a przy takich mniejszych, chociaż lampy warto spsikać, bo to są plastikowe elementy, więc lepiej skrobaczką tego nie traktować. Okej. Tu resztę zrobią wycieraczki już. Łapy mam. Zimno w łapkę. Zimno w łapy. Okej, tutaj teraz weźmiemy sobie atomizer. Atomizer świetnie się nadaje na reflektory, zobaczcie. Za chwilę będzie reflektor przeźroczysty, a nie będę musiał go skrobać. Nie będę niszczył plastiku. Także polecam. Psikniemy sobie na tą szybę też jeszcze. Dobra, spadam do środka, bo zimno wawska. Kurde, nie mam rękawiczek. Możemy lecieć. Dzisiaj wyciągamy Grand Zero już, dlatego że mamy móc jeszcze zweryfikowane. Kurczę, zamarzła klapa. O, już jest. Musimy zweryfikować jeszcze głośnik JBL GT512. No i
jesteśmy zmuszeni zrezygnować już z Ground Zero w samochodzie. Zatem przystępujemy do demontażu. Podsumuj kamerę poprawię. Muszę przyznać, że głosik Ground Zero robi robotę świetną. Z racji jednak na to, że mam szybę luźną z przodu, no nie mogłem poszaleć zbytnio, bo bałem się, że ta szyba po prostu pęknie. Wychył membrany jest ogromny. Dzięki temu, że głośnik ma dużą cewkę, może sprawnie przekazywać moc przekazaną elektrycznie na mechaniczny ruch. Sprawność cieplna na takiej cewki też jest lepsza, dlatego że ma większą powierzchnię i ta moc może być wypromieniowywana z tej cewki z większą powierzchnią. A wiadomo, że głośnik ma ogromne straty cieplne. Ground Zero niestety też dużo waży, więc to też świadczy o jego konstrukcji solidnej. Hopa! Szkoda mi się z nim rozstawać. Wracam do właściciela, natomiast całkiem niedawno przyjechał do mnie kosz, drugi taki sam. Kupiłem go na własne potrzeby i mam nadzieję, że uda się go reanimować, dlatego że ten, który kupiłem, nie ma górnego resora, a ten ma, więc można jeszcze nim pograć. Natomiast no mówię, ja tym moim nie pogram za szybko, chyba że uda mi się coś, jak to Polak potrafi, dorobić. Chociaż nie chciałbym, wolałbym, żeby to była oryginalna membrana, ale jak się nie ma, to co się lubi, to się lubi, to co się ma, więc będziemy kombinować tak, żeby było ok. Ok. Ground Zero idzie na bok, a w to miejsce przychodzi GBL. Wskakuje GBL z wymienioną cewką. Jest to model GT512. Zobaczymy, czy wejdzie po rozszlifowaniu otworu pod Ground Zero. A widzę, że GT5 też wskakuje już w tym momencie, także problem minął. Jedynie co muszę, to teraz podłączyć konektorki pod przewody, dlatego że no, GT5 ma te małe konektorki takie radiowe i trzeba to będzie teraz pozaciskać na przewodach, żeby można było swobodnie pod nie podłączać. Mamy tutaj zaciskaczkę specjalną do przewodów. Taką. Za chwilę konektorek tam zaciśniemy. Także nie ma lipy. Jak tylko podłączę, to zaraz posłuchamy, jak to gra. Mówię to już teraz, gdyby kamera padła. Bo jest niestety na mrozie i akumulator tam widzę już mruga. Chwilę mi zajmie to podłączenie i będziemy uciekać do kabiny. Plus minus. Sprawdzamy. Włączamy i wstępnie włączamy bez przykręcania, upewniając się, czy mamy podłączony popyt. Zagrał. Jak sami słyszycie, wszystko pracuje poprawnie. Mamy przedmuchy jeszcze z tego względu, że nie jest przykręcony. Gramy na początku delikatnie, za chwilę go przykręcę i wtedy będzie można zrobić głośniej.
nie będzie nam wtedy podskakiwać kosz w skrzynce. Widzieliście przed chwilą głośnik JBL GT512 oraz Ground Zero GZRW30SPL sprawują się poprawnie. Cieszy mnie to niezmiernie, dlatego że to są moje dzieci, które wychodzą z moich rąk i będą na pewno jeszcze cieszyć nie jedną osobę, nie jedno ucho. Także jeżeli chodzi o te kwestie, to dzień uważam za udany. Prace poszły pomyślnie. Dalej będziemy brać się za skrzynkę, która będzie u nas w nagrodzie, w konkursie. Konkurs będzie niebawem, musicie być trochę cierpliwi, pewnie niektórzy się już zastanawiają, co z tym konkursem. Niestety no, nie od razu wszystko da się zrobić, kurczę. Jest też sklep internetowy, który chciałbym niebawem otworzyć, wytwórniabasu.pl. Możecie tam zaglądać, zobaczyć, co tam jest, możecie pisać, co tam mogłoby być. Podlecać jakieś produkty, bądź jakieś usługi, bądź cokolwiek tam macie. Myślę, że ktoś idzie. Także zapraszam serdecznie do oglądania wytwórniabasu.pl i kanał Wytwórnia Basu na YouTubie. Zmykamy do warsztatu, bo zimno. Yeah.